W tym filmie poćwiczymy różne sposoby zapisywania dosyć dużych liczb. Powiedzmy, że liczba jest taka celowo nie mówię głośno, jaka to liczba i chciałbym, żebyście zastanowili się, w jaki sposób można zapisać tę liczbę słowami. Zatrzymajcie teraz to wideo i spróbujcie to zrobić. Zapiszcie na kartce papieru słowami jaka to liczba. Ok. Najpierw zapiszmy tę liczbę w tabeli wartości dziesiętnych na poszczególnych pozycjach. Powinno to trochę pomóc. Będziemy widzieli dokładnie, co ta liczba przedstawia. Jeżeli nie pamiętacie pozycji dziesiętnych, to będzie to również szybkie przypomnienie. Każda pozycja ma swoje miejsce w szeregu cyfr. Od prawej są to jedności, dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy. Nagłówki w tabeli będą takie: dziesiątki tysięcy, Tysiące, setki, dziesiątki i jedności. Możemy zacząć od dowolnej strony, na przykład od prawej, od jedności. Ile jest jedności? Jest pięć jedności. Ile jest dziesiątek? Dziesiątek jest zero. Ile jest setek? Jest sześć setek. Ile jest tysięcy? Są dwa tysiące. I na koniec, ile jest dziesiątek tysięcy? Jest osiem dziesiątek tysięcy. No i rozpisaliśmy liczbę na poszczególne wartości na konkretnych pozycjach dziesiętnych. Teraz powinno być łatwiej zapisać tę liczbę słowami, chociaż nie potrzebujemy do tego rozpisania liczby cyframi na poszczególne pozycje, ale chciałem, żebyśmy zapisali wszystkie możliwe postacie. Możemy powiedzieć, że jest to liczba 80 pięć jedności. Ale tak się raczej nie mówi. Najczęściej mówi się tak. 82 605. I zapiszemy to teraz słowami właśnie w ten sposób, bo tak wygląda standardowy sposób nazywania liczb słowami w zapisie. Co trzy znaki robimy spację, i tym kolejnym trójkom odpowiadają konkretne nazwy, konkretne słowa. Od spacji w lewo mamy tysiące, czyli to będą 82 tysiące, i dalej po prawej stronie spacji dziesiątek nie ma, więc to jest 605. Gdyby na przykład była jedynka na pozycji dziesiątek, to powiedzielibyśmy 615, ale dziesiątek jest 0, to jest 605. I zrobione. Inny przykład. Niech będzie odwrotnie. Zapiszę liczbę słowami, a wspólnie zastanowimy się, jak ją zapisać w postaci standardowej: 50 631. Jak to będzie w standardowej postaci? Zapiszmy tę liczbę znakami albo cyframi, wstawiając w odpowiednich miejscach spację. Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. Ok. Pierwsza część nazwy słownej to 50 tysięcy. Może najpierw zrobimy tabelę pozycji dziesiętnych, pozycja dziesiątek tysięcy, pozycja tysięcy, setki, dziesiątki i jedności. 50 tysięcy byłoby zapisane w ten sposób. Możemy też powiedzieć, że jest to 5 dziesiątek tysięcy. I dalsza część liczby zapisanej słowami to 631. Sześćset... To 6 setek, a 31 to 30 i 1. Albo inaczej, 3 dziesiątki i 1 jedność. 3 dziesiątki i 1 jedność. 31. I jeszcze spacje. Spacjami oddzielamy kolejne trójki cyfr. Łatwiej się czyta w ten sposób. Kolejne licząc od jedności, od prawej. 1, 2, 3 i tutaj spacja. Między setkami i tysiącami. Czyli liczba wyglądałaby w zapisie tak. 50 631. Ta liczba, tutaj zapisana słowami, tak wygląda, jeżeli zapiszemy ją cyframi albo znakami w standardowej postaci.